piątek, 24 stycznia, w Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia odbędzie się wernisaż wystawy pod tytułem Czkawka. Autorem ekspozycji jest Adam Rzepecki, założyciel grupy Łódź Kaliska. To jest wystawa, która pokazuje 40 lat Łodzi Kaliskiej, nawet więcej, dlatego że pierwsze prace na wystawie pięciu członków Łodzi Kaliskiej powstały rok, dwa lata wcześniej, czyli jakby zaczynamy od tego, żeby pokazać, czym zajmowaliśmy się wcześniej. A potem jest wiele prac, wystaw, z różnego rodzaju manifestacji, akcji, które robiliśmy przez te 40 lat. Łódź Kaliska to grupa, której nie da się przypisać do konkretnego nurtu. Znana jako najbardziej prześmiewcza w polskiej sztuce formacja artystyczna, była krytykowana przez oficjalnych krytyków, a czasem ośmieszana przez kolegów po fachu. Wywoływała i nadal wywołuje skrajne reakcje. Jest grupą osób, które, nieskromnie powiem, w jakiś sposób przez te 40 lat swojej intensywnej pracy jednak trochę zmieniło myślenie o polskiej sztuce. Nawet artyści, których spotykam, mówią, że chcąc nie chcąc musieli się odnieść do tego, co Łódź Kaliska przez te 40 lat zrobiła. Ekspozycja w elektrowni to najszersza prezentacja dorobku Łodzi Kaliskiej w ramach obchodu jubileuszu istnienia grupy. Obok najnowszych prac zaprezentowane zostaną fotografie, obiekty artystyczne oraz filmy z lat 70. i 80. Myśmy zaczynali od takich działań stricte fotograficznych, medialnych, przeciwstawiając się obecnym w awangardzie ówczesnej polskiej propozycjom, walcząc jakby o swoje własne, i potem, kiedy już jakby wyczyściliśmy teren przed sobą, mogliśmy mówić pełniejszym głosem. Wystawę w Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia będzie można zwiedzać do 15 marca tego roku.